Kazanie, które dzisiaj zatytułowałem, nosi tytuł Kiedy śmierć staje się życiem. Kiedy śmierć staje się życiem. A skąd wzięło się życie? Jeżeli otworzymy pierwszą księgę, księgę Genezis, to już w pierwszym rozdziale widzimy, jak Pan Bóg powołuje do istnienia naszą planetę, stwarza wszystko, co jest na niej. I z prochu lepi Bóg człowieka. I kiedy z prochu ulepił człowieka, tchnie w nozdrza człowieka dech swojego życia i wtedy człowiek staje się żywą istotą. A więc Bóg stwarza człowieka, aby się człowiek cieszył życiem, cieszył szczęściem, aby mógł się rozwijać na tej planecie, a przede wszystkim, aby mógł żyć wiecznie. Wszystko, co Pan Bóg stworzył, należało do człowieka. Oprócz jednego drzewa. Drzewa poznania dobra i zła. I mimo, że Pan Bóg ostrzega człowieka, że jak zjesz z tego drzewa, to umrzesz, to mimo tego ostrzeżenia człowiek niestety, ale daje się zwieść. I pojawia się w życiu człowieka śmierć, której człowiek tak naprawdę nie do końca rozumie. Ale jeszcze w tym trzecim rozdziale, gdzie jest opisany upadek człowieka, Pan Bóg daje nadzieję człowiekowi. Pan Bóg daje obietnicę, tak zwaną to protoewangelię, że kiedyś przyjdzie ktoś, kto zapłaci za ciebie swoim życiem, abyś ty mógł żyć. I już w Edenie pojawia się pierwsza niewinna ofiara, która zostaje zabita. I Pan Bóg z tej ofiary przyodział człowiekowi odzienie ze skór. Nie z liśćmi figowymi, ale odzienie ze skór. I tak jak pisze tutaj apostoł Paweł w liście do Rzymian w 16 rozdziale, w wierszu 25, że była to Boża tajemnica przez wieki zakryta. A więc była to Boża tajemnica, że ktoś poniesie śmierć za człowieka, aby człowiek mógł żyć. I przez wszystkie stulecia lud Boży Starego Testamentu oczekuje przychodzącego Mesjasza, aby mógł oddać swoje życie za naród. I obchodzą wszelkie święta z wielką powagą. Składają wszelkie ofiary, które tak naprawdę symbolizują właśnie Mesjasza. I tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan w 4 rozdziale i w 4 wierszu, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który narodził się z niewiasty i polegał zakonowi. A więc długie wieki objawienia Bożego osiągają nareszcie punkt kulminacyjny w historii. Posłany jest Jezus. A więc zobaczmy, że Bóg wszystko czyni w oznaczonym czasie. Plan zbawienia zostanie zakończony również w oznaczonym czasie. W oznaczonym czasie zostanie również zniszczony ostatni grzech, co zresztą było misją Jezusa Chrystusa, zniszczyć grzech i pokonać szatana. Ale gdy nadszedł ten czas, Chrystus przyszedł, to nie został rozpoznany. Ponieważ ci ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, w którym przyszło im żyć, nie poznali czasu. W ten sposób diabeł doprowadził
naród do upadku, ponieważ lud Boży Starego Testamentu, Izrael, nie rozpoznał czasu nawiedzenia swego. Ciekawy jestem, czy my dzisiaj rozpoznajemy czas, w którym żyjemy? Czy zdajemy sobie sprawę z czasu, w którym przyszło nam żyć? Ile jeszcze nam tego czasu zostało na głoszenie Ewangelii? Ile nam jeszcze tego czasu zostało do zakończenia czasu łaski? Ile nam czasu zostało do głoszenia, do dzielenia się Ewangelią? I tak jak sprawozdaje apostoł Jan w pierwszym rozdziale Ewangelii, opisuje te słowo. Słowo, które ciałem się stało. Słowo, które zamieszkało wśród nas. I w 9 wierszu pisze, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był, świat przezeń powstał, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł. Przyszedł do swojego domu, przyszedł do swojego ludu, przyszedł do swojego kościoła. Jakaż tragedia. Ale swoi go nie przyjęli. Swoi go nie poznali. Ponieważ nie rozpoznali czasu nawiedzenia swego. A ten, który przyszedł, nie pasował do ich życia, nie pasował do ich norm, nie pasował do ich oczekiwań. On miał inne podejście do ludzi, on miał inne podejście do religii, ba, on nawet miał inne podejście do Rzymian. Nie tylko nie walczył z Rzymianami, ale ich akceptował. Jadał z celnikami, z grzesznikami. Soboty nie święcił tak jak oni. Mało tego, jeszcze uzdrawiał w soboty. Ganił uczonych w piśmie i faryzeuszy, że nauki Boże zastępują naukami ludzkimi. Nie mówiąc już o tym, że nazwał ich grobami pobielanymi. Dlatego nie tylko go nie przyjęli, ale podjęli walkę z nim. Zaczęli walczyć z nim. A on pociągał coraz więcej wiernych. A oni tracili autorytet w oczach ludzi. A w ogóle, to jak w ogóle śmiał wyrzucić kapłanów z dziedzińca świątyni, którzy handlowali i sprzedawali, i tak dobrze biznes się kręcił. Oni wyobrażali sobie inaczej Mesjasza. Oni mieli inny obraz Boga. Inny obraz przychodzącego Mesjasza. Oni koncentrowali się, ich oczekiwania były na Mesjaszu jako silnym królu, który przyjdzie, pokona Rzymian, a Izrael będzie ziemskim mocarstwem. Oni właśnie taką wizję mieli Mesjasza. Dlatego go odrzucili i robią wszystko ze swojej strony, aby ten syn Marii i Józefa poniósł śmierć. I to im się udało. Chociaż sami nie wiedzieli o tym, że stali się narzędziami szatana. Że diabeł użył ich do swojego celu, aby po prostu zahamować plan zbawienia, który już był ustanowiony przed założeniem świata, o którym sprawozdaje apostoł Piotr w pierwszym swoim liście. Dlatego w swojej nienawiści do Mesjasza wybrali bandytę i łotra Barabasza. Oni żyli, ale Mesjasz poniósł śmierć
Zresztą sam arcykapłan Kajfasz powiedział, że lepiej jest dla nas, aby ten jeden człowiek umarł za lud, niż cały naród miałby umrzeć. I wydawało się, że odnieśli wspaniałe zwycięstwo. Nie spodziewając się jednak, że ta śmierć na krzyżu okaże się zdumiewającym zwycięstwem Mesjasza, a ich sromotną porażką. Chociaż początkowo to tak nie wyglądało. Kiedy popatrzymy na apostołów, którzy uciekają z Getsemane, kiedy popatrzymy na drogę krzyżową Pana Jezusa Chrystusa, że nie było ani jednego apostoła, który mógłby pomóc w niesieniu krzyża Panu Jezusowi. Kiedy sprawozdaje nam Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i tam wiersz 13 i 14, że czytamy, że kiedy dwóch uczniów szło do Emaus, rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. O jakie wydarzenia uczniowie mieli w swoich głowach? Jakie obrazy mieli w swoich głowach? Zdrada Judasza, przesłuchanie Jezusa przez Sanhedryn, powołanie, prowadzenie go od Kajfasza do Ananiasza, od Piłata do Heroda, wreszcie sąd, wyrok śmierci, ubiczowanie i ukrzyżowanie. Apostołowie nie rozumieli misji Jezusa Chrystusa. Oni nie byli przygotowani na Jego śmierć. Zresztą wcześniej, nie tak dawno przecież, Jakub i Jan wpłynęli na swoją matkę, aby ta mogła z Panem Jezusem porozmawiać i załatwić im, aby jeden mógł usiadł po lewicy, a drugi po prawicy w królestwie Jego. A więc oni mieli takie wyobrażenie. Takie samo, jakie wyobrażenie mieli faryzeusze i sadyceusze. Dlatego dla nich wszystko się zmieniło na ich niekorzyść. Przygnębieni, zniechęceni, załamani. Zrozpaczeni wydarzeniem śmierci Chrystusa, która spowodowała, że zamknęła się wszelka działalność na rozwój, na misję, ich powołanie ustało, nastał inny świat, zmieniły się okoliczności. O jakiej mogli myśleć wizji? O jakiej mogli myśleć strategii, skoro wszystko legło w gruzach? Czy dzisiaj w jakiejś oczywiście części nie znaleźliśmy się w podobnej sytuacji? Czy dzisiaj nie przyszło nam żyć w innym świecie? Czy nie znaleźliśmy się w innych okolicznościach? Czy dzisiaj ja i ty nie potrzebujemy się odnaleźć właśnie w tej nowej rzeczywistości? Zatrzymać się? Zastanowić się? Może nad swoją misją? Nad swoim wzrostem duchowym? Czy dzisiaj jestem blisko Boga? Czy mam Boże upodobanie? Uświadomić sobie, że to jest inny świat. Że to, co uważamy dzisiaj za nienormalne, może okazać się jutro, że taka będzie rzeczywistość. Że w takim świecie przyszło nam żyć. Jak zarazy, jak wojny, jak nieszczęścia, jak trzęsienia ziemi, powodzie, pożary. Czy to normalne, że nasze kościoły są pozamykane? Czy to normalne, że nasze domy są pozamykane? Jeden boi się drugiego, że się zarazi? Wszyscy w maseczkach, w rękawiczkach? Czy to jest normalne? A co mają powiedzieć ludzie, którzy mieszkają wokół nas? Wystraszeni, zalęknieni, pytając się, co to będzie i co się jeszcze wydarzy. A jak jest z nami?
czujemy się świetnie, nic nam nie brakuje, mamy nabożeństwa na online, tak? Mamy lekcje szkoły sobotnie na Zoomie, internet załatwia za nas głoszenie Ewangelii. Czujemy się fajnie, jesteśmy razem, choć daleko od siebie. I można powiedzieć, że Kościół żyje, że Kościół ma się dobrze. Ale jestem przekonany, że Bóg ma plan dla ciebie i dla mnie w swoim wielkim planie zbawienia. Ja jestem wdzięczny oczywiście osobom, które angażują się w dzielenie Ewangelii przez internet, że mają te dary i talenty, które mogą wykorzystywać na chwałę Bożą. To jest oczywiście piękne. I każdą chwilę powinniśmy wykorzystywać do tego celu. Ale wracając do Ewangelii Łukasza, do tego 24 rozdziału i teraz wiersz 15 i 16. Gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli. To jest niesamowite. To jest niesamowite, że Pan Jezus idzie ze swoimi uczniami, którzy idą do Emaus i oni go nie rozpoznają. A więc możemy sobie tylko wyobrazić, co było w ich głowach, co było w ich sercu, kiedy rzeczywistość dla nich była okrutna i straszna, kiedy nastał inny świat, świat bez ich Pana. Czy możemy sobie wyobrazić ich załamanie? Zniechęcenie? Ale to, co jest piękne i to, co mi się podoba, Pan Jezus nie krytykuje ich. Pan Jezus nie krytykuje liderów Kościoła. Pan Jezus nie rezygnuje ze swoich uczniów, ale zachęca ich. Przypomina, co o nim było napisane. O głupi i gnośnego serca. Ale w 21 wierszu, ale myśmy się spodziewali. Oni mieli inną wizję Mesjasza. Że Mesjasz założy swoje królestwo, a oni będą bardzo blisko Mesjasza. I będą bardzo ważnymi wtedy. A tu nagle inna rzeczywistość, inny świat. I to, co jest ten, jest takie niesamowite. 27 wiersz. I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Wyjaśnij im zagadnienie Słowa Bożego. 44 wiersz. To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Jak to jest, że Pan Jezus im mówił, a oni nie rozumieli? Bo oni marzyli o innym życiu. Oni marzyli o innym królestwie. I dlatego te słowa Jezusa nie zakorzeniły się w ich umyśle i w ich sercu. I w 45 wierszu wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. A więc Pan Jezus otwiera im umysły. To niezrozumienie wydarzeń nagle stało się zrozumiałe. I gdy Jezus włącza się do tej rozmowy, życie zaczęło nabierać sensu. Ciemność stała się jasnością. I ta rozmowa daje taki nowy impuls. To spowodowało, że Duch Święty ogarnął na nowo ich serca. Zmartwychwstanie Jezusa, tego samego Jezusa, spowodowało wielką przemianę wśród uczniów. Nagle nastało nowe życie, nowe działanie, nowy entuzjazm, nowy zapał do służby, do misji, do ludzi. Dlaczego? Ponieważ w swoim życiu doświadczyli zmartwychwstałego Jezusa. I głosili o zmartwychwstałym Chrystusie. Głosili o żywym Chrystusie, nie bojąc się ani prześladowań, ani śmierci. On musiał umrzeć.
aby nastąpiło nowe życie, dając nowe siły, nowe zrozumienie, nowe działanie, jak i również nowe powołanie. Dzisiaj moglibyśmy mogli powiedzieć: nie zamykajmy naszych serc, nie zamykajmy naszych domów, nie zamykajmy naszych kościołów. Oczywiście zachowując pewne zalecenia, do których musimy się dostosować. Kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, to tam w pierwszym rozdziale od wiersza pierwszego, od wiersza 13, 14 czytamy takie słowa, że a gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali. I ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami, z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. A więc popatrzmy, że oni byli razem, co prawda zamknięci, ale ich dom był domem otwartym. Razem się modlili, razem studiowali, razem śpiewali, razem się budowali, razem przypominali sobie te piękne chwile spędzone z Panem Jezusem. Razem badali swoje serca. Dzisiaj może ja i ty potrzebujemy zmartwychwstać do nowego życia. Aby w moim życiu mógł pojawić się Duch Święty. Każde dziecko Boże musi przejść osobiste doświadczenie drogi do Emaus. Aby żyć, trzeba umrzeć. Taka jest zasada Boża. Mamy dobre przygotowania, studiujemy Biblię, mamy dobre poznanie. Ale powiem wam, że był taki nauczyciel w Izraelu. On nazywał się Nikodem. I on był tym, który wykładał Biblię. On był tym, który uczył lud. On był nauczycielem. Ale on w swoim życiu pragnął przeżyć coś głębszego. I on przychodzi do Jezusa. I Jezus wie, czego on potrzebuje. I jak czytamy w trzecim rozdziale i ten wiersz od trzeciego do piątego, to w tym trzecim wierszu Pan Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Wiecie, w języku semickim, jeżeli coś było powtórzone dwa razy, to znaczyło to, że to, co teraz chcę powiedzieć, to jest najważniejsze. I Pan Jezus używa tego zwrotu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tak jakby Pan Jezus chciał powiedzieć: nie może być zbawienia dla tych, którzy znają jedynie religijne przepisy. Czy narodziłem się na nowo? Jak rozpoznać nowonarodzenie? Nowonarodzenie jest zmianą życia. To, co właśnie uczniowie doświadczyli. Dokonujące się pod wpływem Ducha Świętego, który odnawia ludzkie serce. A łaska Boża, która działa w człowieku, przekształca życie człowieka, który zostaje wyposażony w nowe zdolności, które zostają uświęcone przez Boga. Ellen White w Przypowieści Chrystusa napisała tak: nic nam nie da znajomość Słowa Bożego bez obecności Ducha Świętego. Teoria prawdy pozbawiona ducha nie ożywi duszy, nie uświęci serca. Można znać przykazania i obietnice, ale prawda sama nie zmieni charakteru. Bez Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie odróżnić błędu od prawdy i ulega mistrzowskim pokusom szatana. Jeśli się nie narodzisz na nowo. Pan Jezus podał jeszcze jeden piękny przykład narodzenia na nowo. 12 rozdział Ewangelii Mateusza,
Ewangelii Jana, przepraszam. 12 rozdział Ewangelii Jana. 24 i 25 wiersz. Pan Jezus znowu powtarza tutaj, popatrzmy, znowu mamy tutaj. Zaprawdę, zaprawdę. A więc tak jak znowu chcę powiedzieć, to jest najważniejsze, co chcę powiedzieć. Jeśli ziarenko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Jeżeli chcesz wydać owoc, musisz umrzeć. Taka jest zasada. Jeżeli nie obumrzesz, nie ma owoców. Brak Ducha Świętego w życiu. Robisz wysiłki, starania, ale w którym momencie jesteś w stanie nawet zrezygnować, bo to nie daje ci satysfakcji, zadowolenia, radości, entuzjazmu. I stajesz się tylko po prostu religijnym człowiekiem. Tak jak faryzeusze, sadyceusze i uczeni w piśmie. A z jednego ziarenka, które zasadzisz w ziemi, wyrasta pełny kłos, gdzie dziesiątki ziarenek są. Ale trzeba umrzeć, żeby żyć. Trzeba umrzeć. I w 25 wierszu Pan Jezus mówi, kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto utraci dla mnie, zyska je. I to jest ta Boża logika. Zmartwychwstały Chrystus w moim życiu. Zmartwychwstały Chrystus w Twoim życiu. Największą naszą potrzebą. Kiedy w życie apostołów weszło nowe życie, nowy zapał, nowe narodzenie. Kiedy umarło ich ja, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, kiedy tam Paweł i Sylas znajdują się w więzieniu, czy oni tam narzekają? Czy oni tam są załamani? Czy oni tam są zatrwożeni? Nie. Oni się modlą. Oni śpiewają. Oni uwielbiają Boga. To jest coś niesamowitego. I teraz, kiedy, bracie i siostro, kiedy wielbisz Boga, nie to, co, czego doświadczasz, ale dlatego, kim On jest dla ciebie. I nieważne, w jakich okolicznościach się znalazłeś, możesz być nawet w więzieniu, to nie przeszkadza, żeby uwielbiać Boga. I kiedy lud Boży wielbi Boga, co się dzieje? Fundamenty więzienne się chwieją, bramy więzienne się rozwalają, otwierają i mury więzienne się rozwalają. Bo jest ktoś, kto nie rezygnuje w dzieleniu się Ewangelią. Bo jest ktoś, kto przeżył nowonarodzenie i może dzielić się tą piękną Ewangelię. Ponieważ sami doświadczyli w swoim życiu zmartwychwstałego Chrystusa. Dlatego Duch Święty wyposażył ich do służby. Bałwochwalstwo zostało poskromione, pogańskie świątynie pustoszały, a tysiące ludzi nawracało się. Bez pieniędzy chrześcijanie dokonali więcej niż bogacze. Bez wykształcenia wprawiali w zakłopotanie uczonych i rabinów. Bez politycznego i społecznego poparcia osiągnęli, okazali się silniejsi niż Sanhedryn. Bez kapłaństwa przyćmili faryzeuszy, jak i również kapłanów. Bez wojska okazali się silniejsi niż rzymskie legiony. Tak. Wynieśli poselstwo o śmierci Jezusa na krzyżu ponad rzymskie orły. I w ciągu 70 lat można byłoby powiedzieć, że świat przewrócili do góry nogami Ewangelią. Dlaczego? Bo oni nie żyli dla siebie, ale żyli dla Jezusa. Oni nie żyli dla siebie, ale żyli dla innych. Ich ja po prostu umarło. A kiedy umrze ja, wtedy dopiero nastaje nowe życie. Przed pięćdziesiątnicą miłowali Pana, ale nie byli w stanie skutecznie świadczyć. Byli nauczeni, ale bezsilni. Byli powołani, ale nie poświęceni. Chodzili z Jezusem,
ale nie byli nawróceni. A po pięćdziesiątnicy, jak wiele się zmieniło. Bojaźliwi stali się odważni, nieuczeni zostali namaszczeni, a ci, którym kierowała ambicja, podejrzliwość, stali się pełni pokory, miłości. Nie było żadnej siły, która mogła ich zatrzymać i powstrzymać ten marsz, dzieląc się Ewangelią. Duch Święty przyszedł, aby udzielić życia i mocy zmartwychwstałego Chrystusa i przybliżyć wierzącym wartość ofiary krzyża. A dzisiaj jak jest ze mną? A jak dzisiaj jest z Tobą? Dzisiaj próbujemy pełnić dobrą służbę, zaniedbując jedyną moc, dzięki której możemy to uczynić. W Kościele, tak jak w świecie, wszystko dzieje się w pośpiechu, w pędzie, pod presją. Jesteśmy tak zajęci, że nie mamy czasu na najważniejszą sprawę. Mamy pełne ręce pracy, ale zbyt często puste serca. Misyjny ruch wybiega znacznie dalej niż misyjny duch. A w chrześcijaństwie tak niewielu uczyniło tak wiele. Watykan, zatrząc się ze strachu przed samotnym mnichem z Wittenbergi, którego Duch Święty poruszył serce. Królowa Maria w Anglii mniej drżała przed armią niż przez nieustraszonym szkockim reformatorem Johnem Knoxem, który wstrząsnął twierdzą uzurpatorskiej tyranii. Gedeon z 300 ludźmi pokonał niezliczone zastępy Midianitów. Ale Wesley powiedział, że setką ludzi, którzy nie boją się niczego oprócz grzechu, wstrząśnie światem. Boże, daj mi takich ludzi. A wtedy strzeżcie się, słudzy ciemności. Kiedy przychodzi śmierć własnego ja, wtedy przychodzi dopiero właściwe życie, prawdziwe życie. I szatan niczego się tak bardzo nie boi, jak tego, że lud Boży oczyści swoją drogę, oczyści swoje serca, usuwając wszelkie przeszkody, by Bóg mógł wylać swojego Ducha Świętego na swój Kościół. Narzekamy na ograniczenia, na jakie napotykamy w naszej działalności. To czyż nie powinniśmy dzisiaj zastanowić się nad naszą najgłębszą potrzebą? Tak się zastanawiałem, czy dzisiaj nie wyschliśmy jak dolina suchych kości z Księgi Ezechiela, które były martwe, które nie miały życia. Nauczyliśmy się w Kościele stwarzać pozory, również jak odnosimy sukcesy, jak to jest fajnie i wiele dzieje się w kraju i w Kościele. Jesteśmy kuszeni do tego, żeby ciągle działać, zaniedbując czas, jaki powinien być przeznaczony na modlitwę, na studiowanie Słowa Bożego, na refleksję, na rozmyślanie. Skoro tak wielu ludzi poszukuje Boga, to kiedy oni zawitają do mojego zboru, to co zobaczą? Kiedy zawitają do Twojego zboru, co zobaczą w tym zborze? Czy zobaczą Jezusa, że jest obecny wśród nas? Czy zobaczą, jak wielbimy Jezusa? Czy zobaczą, jak studiujemy Biblię? Czy wyjdą z tego miejsca zbudowani, zachęceni, pokrzepieni i powiedzą tak, tu jest Jezus na tym miejscu. Apostoł Paweł, ten wielki apostoł w liście do Galacjan napisał, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I muszę powiedzieć, że niesamowitą odwagę miał. Żyje już nie ja, Pawła nie ma. Ten, który był faryzeusz z faryzeuszy, z pokolenia Beniamina, co do zakonu człowiek bez nagany, on mówi, Pawła nie ma. Jest Chrystus. Żyje Chrystus. Paweł doświadczył tego w swoim życiu. Reformatorzy również doświadczyli w swoim życiu. Dlatego byli oddani i poświęceni dla Jezusa.
ale aby Jezus mógł żyć, ja muszę umrzeć. I prawdziwe życie zaczyna się z chwilą śmierci mojego własnego ja. Wtedy dopiero zaczyna się życie z Chrystusem. Wtedy też wszystko się zmieni. Powstają nowe myśli, nowe cele, nowa wizja, nowy zapał. Kiedy Piotr przeżył zmartwychwstanie Jezusa w swoim życiu, kiedy udał się do Joppy, to nawet mógł zmartwychwstać Tabitę Dorkas. Kiedy Jan i Piotr, jak sprowadzają Dzieje Apostolskie w 3 rozdziale, kiedy udają się do świątyni na codzienną modlitwę, tam codziennie przynoszono chromego człowieka, który żebrał o jałmużnę. I kiedy popatrzył na Piotra i na Jana, Piotr mówi niesamowite słowa. Srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Nazareńskiego chodź. To jest niesamowite. Srebra i złota nie mam. Ten chromy człowiek nie dostał tego, co chciał, ale dostał to, czego najbardziej potrzebował. Jezusa. Amen? Dostał Jezusa. Srebra i złota nie mam. A co masz, drogi bracie? Co masz, droga siostro? Czy masz Chrystusa? Czy masz wiarę Jezusa? Ale my mamy konta. Stać nas na wiele. Mamy poznanie prawdy. Mamy Biblię. Jesteśmy w prawdziwym Kościele. Może dlatego, tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich 3:17. Dlatego jesteś ślepy, goły, biedny i nagi. Może tak wiele mamy i dlatego tak niewiele otrzymujemy. Pewien misjonarz nazywał się Eliot. Powiedział niesamowite zdanie, które mnie powaliło. Nie jest głupcem ten, który daje to, czego nie może zatrzymać, by zyskać to, czego nie może stracić. Kiedy Duch Święty zdobywa serce, to nie tylko Panu Bogu oddasz to, co masz, ale oddasz Panu Bogu samego siebie. Całego siebie. Ale żeby oddać całego siebie i samego siebie, potrzebujesz umrzeć. Dla własnego ja. Srebra i złota nie mam, ale to, co mam. Jezusa. Dzisiaj ten świat potrzebuje Jezusa. Dzisiaj ja i ty potrzebujesz Jezusa. Tego Jezusa. Tego samego Jezusa. Zmartwychwstałego Jezusa, który jest w stanie zmienić twoje i moje życie, twoje i moje serce, który jest w stanie tchnąć swojego ducha w moje i w twoje życie. Tego potrzebujemy jako Kościół. Tego potrzebuje świat. A jeżeli świat, jeżeli dzisiaj ja nie mam tego Jezusa, to jak mogę dać światu Jezusa? Jeśli nie umrzesz dla Jezusa, jeśli nie umrzesz dla Jezusa, to czeka cię śmierć wieczna. Jeśli umrzesz dla Jezusa, czeka cię życie wieczne. Może rozdzielmy to. Mamy 4 rodzaje śmierci. Pierwsza śmierć to jest śmierć fizyczna, ta doczesna. Druga śmierć to jest śmierć wieczna. Trzecia śmierć to jest śmierć duchowa, a czwarta śmierć to jest śmierć dla własnego ja. I ja mówię o tej śmierci własnego ja. Jeżeli umrze twoje ja, wtedy ta śmierć dopiero zaczyna być życiem. Co masz? Co masz, siostro, co masz, bracie? Gdybyśmy Dawidowi zadali pytanie: Dawidzie, co masz? Ja mam tylko proce.
No to zabij tego Goliata. Mojżeszu, a ty co masz? Ja mam tylko kij. No to wyprowadź mój lud z niewoli egipskiej. Gedeonie, a ty co masz? Ja mam tylko pochodnie i dzban. Pokonaj te wojsko Midianitów. Co masz, siostro i bracie? A co Pan Jezus miał? Całe niebo. I co dał? Wszystko. Nie tylko się pozbył tego, co miał, ale nawet dał samego siebie. Dlatego jak czytamy w tym pięknym psalmie, psalmie 24, gdzie opisana jest, gdzie Jezus w niebo wstępuje w przedsionki niebiańskie. Kiedy jest w niebo wstąpienie Jezusa, 27 rozdział Ewangelii Mateusza, tam wiersz 52 i 53 opisuje, że kiedy Chrystus zmartwychwstał, to powstało również wielu innych ze swoich grobów. I Pan Jezus ich bierze ze sobą. I tak jak pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich opisuje w niebo wstąpienie, ten początek, to psalm 24 opisuje, kiedy Pan Jezus już jest z tymi zmartwychwstałymi blisko nieba, a czwarty rozdział Księgi Apokalipsy i piąty rozdział opisuje, czwarty rozdział opisuje salę tronową, a piąty rozdział Apokalipsy jak gdyby dalej idzie, opisuje intronizację Chrystusa. I tutaj czytamy w tym 24 psalmie. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy stare. Aby wszedł król chwały. Któż jest królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare. Aby wszedł król chwały. A któż jest królem chwały? Pan zastępów, On jest królem chwały. Czy nie widzicie, jak aniołowie, serafowie, cherubowie delektują się Jezusem? Jak oni wielbią Jezusa. Jak jest wielbiony Jezus na naszych nabożeństwach. Jak On jest wielbiony w moim życiu, w Twoim życiu. Czy potrafimy się tak delektować? Tak cieszyć? Ja mam Jezusa. Ale masz wtedy, kiedy umrze Twoje ja. Za cenę swojego życia wykupił nas z krainy mroku, śmierci, potępienia i padołu. I zmartwychwstanie Chrystusa to jest tylko takie preludium do zmartwychwstania tych, którzy zasnęli w Chrystusie. Dlatego apostoł Jan w pierwszym liście, w piątym rozdziale napisze, kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia. Fizycznie nie jesteśmy w stanie mieć, ale kto ma, czyli czy on jest w moim życiu, czy on jest w moim sercu. Wtedy masz życie. Jak go nie masz, nie ma życia. I ten wielki apostoł, pozwólcie, że na końcu jeszcze otworzymy sobie pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, gdzie w 15 rozdziale listu apostoła Pawła do Koryntian czytamy właśnie o zmartwychwstaniu. Ale pozwólcie, że najpierw przeczytam może wiersz 20. Potem 22. A jak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, wiersz 22. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Wiersz 45. Tak też napisano. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. 47. wiersz. Pierwszy człowiek jest w prochu ziemi ziemskiej, drugi człowiek jest z nieba. A więc Adam, ten pierwszy człowiek, został stworzony z prochu ziemi i jako grzesznicy odnajdujemy w sobie Adama. Jesteśmy jedno z nim, uczestniczymy w jego grzechu, dziedziczymy jego śmierć, posiadamy jego ciało. Adam jest symbolem początku życia fizycznego. Ale Chrystus jest kimś większym niż człowiekiem. On jest Bogiem, jest symbolem początku życia duchowego. W nowej rzeczywistości będziemy jedno z Chrystusem, dlatego będziemy uczestniczyć w Jego istocie i Jego życiu. I ten kolejny wiersz od 51. Oto tajemnicę wam objawiam.
Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. Tak, moi drodzy. To była tajemnica. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Umarli wzbudzeni zostaną. Ale żeby być wzbudzonym, dzisiaj musisz umrzeć dla Jezusa. Dzisiaj musisz umrzeć dla własnego ja. Wtedy zaczyna się nowe życie. Prawdziwe życie w Chrystusie. W cudownej Bożej łasce Ellen White napisała tak. Trudno pokonać samego siebie. Ludzka deprawacja w każdej formie niełatwo poddaje się Duchowi Chrystusowemu. Jednak wszyscy powinni zrozumieć, że jeśli to zwycięstwo nie zostanie odniesione przez Chrystusa, to nie ma dla nich nadziei. Zwycięstwo może zostać odniesione, bo nic nie jest niemożliwe dla Boga. A dzięki Jego wspaniałej łasce wszystkie złe skłonności i deprawacja mogą zostać pokonane. Tak, moi drodzy, wszystko może zostać pokonane. Ani ty, ani ja, ani nie ukrzyżujemy siebie, ani nie zabijemy własnego ja. Do tego potrzebujemy Jezusa. Tego Jezusa. Dlatego apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale właśnie napisze: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, wtedy właśnie jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło i wszystko stało się nowe. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. I dlatego, moi drodzy, dzisiaj jest szczególny czas. Czas badania własnych serc. Czas umierania, aby Chrystus mógł ożyć. Aby Chrystus mógł posiąść moje życie, aby moje ja mogło umrzeć. Czy nie tęsknicie za tym, żeby nowe życie w nas zaistniało? Ja czasami sam widzę po sobie jakiś taki marazm, jakieś czasami takie przychodzi zniechęcenie, jakieś takie czasami przychodzi brak siły, brak życia, brak nadziei, brak większej wiary. Wiem, że potrzebuję. Potrzebuję więcej Ducha Świętego. Potrzebuję więcej Jezusa Chrystusa w moim życiu. I chciałoby się aż krzyczeć: Boże, daj więcej siebie w moje życie. Daj więcej mocy Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, wypełnij nas. Wypełnij ten Kościół. Wypełnij nas. Przygotuj nas do tego dzieła, do którego przygotowałeś również apostołów. To się stanie, bo mamy też te piękne obietnice, że jeszcze wylanie Ducha Świętego jeszcze jest przed nami. Ono się powtórzy jeszcze w większej mierze, kiedy przyjdzie ten deszcz, deszcz wieczorny, który, wierzę, że ogarnie nasze serca i porwie nas w niebiańskie przedsionki. Ale dzisiaj ja i ty masz przyjść do Jezusa i prosić: Panie, pomóż, by moje ja mogło umrzeć. Pomóż, by moje ja przestało się liczyć. Daj Boże, aby mógł tak, jak Twój sługa apostoł Paweł mógł powiedzieć: żyję już nie ja, Marka nie ma, ale żyje Jezus. Życzę Wam, siostry i bracia, tego, aby Jezus mógł posiąść wasze życie, wasze serca. Wtedy dopiero życie naprawdę będzie prawdziwym życiem. A więc życzę Wam śmierci własnego ja. Amen.